dzisiejszym odcinku z cyklu Dom pełen kwiatów będzie o roślinie, która pięknie kwitnie i pięknie pachnie. To Stephanotis. Zapraszam. Stephanotis bukietowy pochodzi z chłodnych górskich lasów Madagaskaru. W sklepach ogrodniczych zazwyczaj spotykamy okazy, które mają kształt okręgu. Pędy rośliny poprowadzone są wzdłuż zagiętej podpory, a pędy te mogą mieć nawet metr długości. Na nich wyrastają ciemnozielone skórzaste liście i błyszczące, białe, gwiazdkowate kwiaty. Roślina ta zazwyczaj kwitnie latem. Wtedy też nie przeszkadza jej wysoka temperatura. Jednak zimą najlepiej czuje się w nieco chłodniejszym pomieszczeniu. Na przykład tam, gdzie jest około 12-15 stopni Celsjusza. Wtedy chętniej i bardziej obficie kwitnie w kolejnym sezonie. Jest to bardzo dekoracyjna roślina, która wielu kojarzy się z woskownicą, czyli z choją. Choja jednak jest nieco łatwiejsza w uprawie, ale z drugiej strony jest chyba też nieco mniej atrakcyjna. Stephanotis jest pnączem, a swoją rozpoznawalność i popularność zyskał głównie dzięki księżnej Dianie. W 1981 roku podczas ślubu książęcej pary Wielkiej Brytanii miała ona bukiet, którego częścią były kwiaty Stephanotisa. To był początek mody na tę roślinę, która z czasem nieco przycichła, ale nie pozostała bez echa i do teraz od czasu do czasu można spotkać ten gatunek w ofercie sklepowej. Ta roślina w sklepie ogrodniczym zwabiła mnie swoim zapachem, przypominającym nieco zapach konwali. Niestety, po przyniesieniu do domu zrzuciła część pąków kwiatowych. Mam jednak nadzieję, że w końcu poczuje się dobrze i że zdałam jej zapewnić warunki uprawy, jakich potrzebuje. Kwiaty mogą wysychać i opadać, gdy roślina jest często przestawiana lub zbyt rzadko podlewana. Zdarza się to także po przeniesieniu Stephanotisa ze sklepu do domu i nie należy się tym za bardzo przejmować. Należy po prostu znaleźć dla niego ciepłe, jasne miejsce i już go więcej nie przestawiać. Podobnie jak fikus Benjamina, roślina ta jest wrażliwa na zmianę kierunku oświetlenia i może reagować nawet na obracanie doniczki z rzuceniem liści i pąków kwiatowych. Jeżeli znajdziemy już dla naszego Stephanotisa odpowiednie miejsce, w następnej kolejności należy zadbać o regularne podlewanie, tak żeby podłoże było stale wilgotne, ale żeby roślina nie stała w wodzie. Warto też zadbać o wilgotność powietrza, na przykład poprzez częste zraszanie. Tak właśnie zrobiłam i Stephanotis odpłacił się bardzo silnym wzrostem. Po 2 miesiącach niemal podwoił swoje rozmiary. Na co dzień stoi blisko okna od strony zachodnio-północnej, w towarzystwie anturium i dizygoteki, które także lubią wilgotne powietrze i codzienne zraszanie. Na razie pojawiły się jedynie 2 kwiaty, ale czekam na kolejne. Delikatne odżywianie nawozem do roślin kwitnących powinno też pomóc. Aczkolwiek zimą generalnie zaprzestajemy nawożenia. Czas dokarmiania Stephanotisa przypada, podobnie jak w przypadku większości domowych roślin doniczkowych, na miesiące od marca do września. Latem Stephanotis najlepiej czuje się w jasnym miejscu, ale ze światłem rozproszonym. Bardzo ostre promienie słoneczne mogą powodować żółknięcie i matowienie liści. Jednak resztę roku, czyli okres mniej więcej od września do maja, może spędzić nawet przy oknie od strony południowej w bezpośrednim nasłonecznieniu, bo z kolei niedobór światła może prowadzić do zahamowania wzrostu i zaniku kwitnienia. Warto też pamiętać o tym, że roślina ta nie lubi przeciągów. Stephanotisa można rozmnażać z sadzonek wiosną. Najlepszy termin tego zabiegu przypada od kwietnia do czerwca. Wiosną roślinę tę można też przesadzić. W przypadku młodych okazów zaleca się to robić co roku, ale w przypadku starszych już mniej więcej raz na 3 lata. Do tego tematu wrócę więc jeszcze w kolejnym sezonie. I to wszystko na dziś. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków z cyklu Dom pełen kwiatów.